Grecy na Dolnym Śląsku obchodzą dziś jedno z najważniejszych świąt narodowych, święto Oksi, czyli greckie nie, na pamiątkę oporu Greków przeciw faszyzmowi. Chociaż w Polsce Grecy mieszkają już od średniowiecza, największa fala migracji nastąpiła w 1949 roku i to właśnie w naszym regionie osiedliła się największa liczba Greków. Jadwiga Jarzębowicz. Tu jest babcia z dziadkiem, tu jest dziadek, tu jest mój tato i tu również mój tato. Pani Maria gotuje po grecku. Udziec barani z tymiankiem od święta i to, co greckie rodziny jedzą na co dzień. Pita ze szpinakiem i klopsiki jagnięce z miętą. Wyszła za mąż za Polaka, a w ich domu w Kiełczowie mówi się po polsku. No, ale mąż bardziej jest grecki niż ja, bo mąż rozmawia po grecku i zna bardzo dobrze język grecki. Marek Bartoszewicz pokochał Greczynkę i wszystkich Greków za jednym zamachem. Bawić się potrafią. Czy my Polacy umiemy śpiewać, bawić się gdzieś wspólnie? Raczej rzadko kiedy to widziałem. Nawet na rodzinnych spotkaniach czy na jakichś weselach. A tu jest raczej inaczej. Wielu Greków już w latach 70. i 80. wróciło do swojej ojczyzny. Inni zapuścili korzenie na Dolnym Śląsku. Najczęściej zostawały mieszane małżeństwa. Czuję się jako swój, jako Polko, Greczynka, Greczynko, Polka. Michał Chrisulidis, znany scenograf, wykłada na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, a czerpie w swojej twórczości z bogactwa greckiej kultury. Ja mogę powiedzieć o sobie, że jest mi tu dobrze. Dzieci z mieszanych małżeństw dumne są z greckiej krwi. Bo odróżniam się troszkę od innych, mam dość ciemną karnację, ciemne oczy, od razu wszyscy, o skąd jesteś? W podwójnej narodowości jest jakiś dziwny czar. Wzbudza to wśród znajomych zadziwienie i od razu wypytują o więcej szczegółów, ale dlaczego dopiero teraz nam o tym mówisz? Wcześniej, no teraz to tak widzę, że masz właśnie jakieś rysy greckie troszkę. Grecy trzymają się razem. Największe skupiska greckich rodzin są we Wrocławiu, Zgorzelcu, Świdnicy, Wałbrzychu, Bielawie, Jeleniej Górze i Świdnicy.